jak się łączy. Amanda i Schundra, dzień dobry, chyba słychać. Jola pewno czujna już czeka, to niech powie, że słyszy, albo że nie słyszy, bo nie wiadomo, co to jest. No i co? Nikt nie da znać? Szaman nie wie, musi sprawdzić sal. Szaman nie wie, musi sprawdzić sal. Szaman nie wie, musi sprawdzić sal. No i będziecie echa słuchać, jak mi będziecie mówić. No i będziecie echa słuchać, jak mi będziecie mówić. No i będziecie echa słuchać, jak mi będziecie mówić. No. Będziecie echa słuchać, jak mi będziecie mówić. No. I będą jaja. No. I będą jaja. I będą jaja. I będą jaja. No, będzie cztery razy szaman wszystko powtarzał. 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 Żeby się wdrukowało we łby. Żeby się wdrukowało we łby. No. No dobra, wychodzi, że słychać. No. To wam wyłączę te echa. Dużo się działo. Kto tam słyszał, to był przygotowany i nic go nie zaskoczyło. Ci, co nic nie słyszeli, to na chondraskach byli. Żeby się przemycić do ery po przesileniu. No i zobaczymy, co z tego będzie dalej. To oczywiście my mieli wszystko metafory, ale całkiem wcale nie takie metaforyczne, czasem bardzo dosłowne, bo pewien okres się nam zakończył, że nam nie chce wracać już do tego, co było, bo to nie ma znaczenia. Tego się nie wraci, jak to mówią Czesi czy Słowacy, co za różnica. To się nie wraci. I idziemy dalej. Teraz jeszcze taki czas, już raz szaman mówił, dopalania treści, tylko teraz to dopalanie trochę inaczej wygląda, bo treści już nie ma, to trochę tak jak jeszcze nie popiół w ognisku, tylko żar. Dokąd wiatru nie ma, to się wydaje, że już wszystko wypalone, czarne, a jak dmuchnie wiatr, to nagle się okazuje, że tu się zaczyna żarzyć, tam się zaczyna żarzyć. Jeszcze iskry czasami się sypną. No i to taki czas będzie, że jak sypnie mocniej wiatrem, powieje. Jak się iskry sypną, to może być z tego całkiem nie lada obłęd. Choć już w zasadzie nie ma żadnego drewna, które nim jest, no ale tak to jest. Więc umiejętność rozróżnienia będzie kluczową sprawą, bo to z kolei taki znowu okres przejściowy. Choć ci, którzy to rozróżnienie uzyskali i jest, no, trudno powiedzieć, że permanentne, bo to na początku jest bardzo trudne, ale przynajmniej na tyle aktywne, że kiedy go nie ma, to jest też info i zamiast w niepoczytalności brnąć w ślepy zaułek, to przynajmniej jest jakieś zatrzymanie i refleksja, a kiedy to nastąpi, no to już łatwiej sobie z tym poradzić. No ale to warunek, że musi to nastąpić. Dziś się szaman rozpędzać po takim czasie nie będzie, bo dopiero treści w zasadzie odpalone, nowe, przynajmniej tutaj tak na przestrzeni informacje do szamana płyną, bo tu ciężka praca była w trakcie. No i działy się rzeczy też
za bardzo dzisiaj nie energia, żeby o tym mówić i w zasadzie nie wiadomo, czy będzie, bo to już też nie ma znaczenia. Chociaż być może jeszcze jak szamanowi się będą niektórzy mniej pod potylicę wbijać, bo tak to byli ciekawi i już by chcieli wszystko słyszeć i wiedzieć, a to nieowiedzenie ciągle chodzi tylko o rozpoznanie, bo z tego wiedzenia to jeszcze niewiele wynika. Wiedza jest i co z tego, jak decyzji podjąć nie można, albo to, co oddziaływuje mocniejsze, bo obłęd swoje uzasadnienie zawsze znajdzie i wzmocni. No i tak się to przemycają różne treści, które bardzo uwsteczniają drogę naprzód i to wcale nie jest konflikt w słowach, tylko w konflikt świadomości. Żebyście nie myśleli, że to szaman nielogicznie mówi. Szaman mówi całkiem logicznie, odzwierciedla właśnie konflikty w świadomości, tylko że w słowach, które się słyszy, to wydaje się ten przynajmniej, który uważny, bo też nie każdy to jest w stanie wychwycić, nawet z was, że to jest zaburzona logika szamana, skoro tak mówi, ale to nic nie zaburzone, celowo tak mówi, a w świadomości jedno jest w operacyjnej, a drugie gdzieś tam w pod, albo też w operacyjnej, ale lepiej na nim jakąś zieloną karteczkę albo żółtą, ale to zieloną, bo to karteczka taka, bilet do psychiatry w razie czego, dobry, rozdwojenie jaźni, to taki zespół chorobowy nawet jest. To zawsze można z tego skorzystać, jak ktoś ma odwagę i Matrix nawet takie właśnie nazywa to choroby. Kwalifikuje, wtedy się tabletkę dostaje, no i się wszystko już jednością staje. Dupa ze słońcem się łączy. Ani dupą, ani słońcem nie jest. Kupy z tego nie ma. Dalej. No ale wydaje się, że wszystko jest dobrze. Tylko w oczy jak się zagląda, to tam nic nie ma. Bo gdzieś się podziało życie. No i to taka też niby metafora. Ale to bardzo dosłowne jest, moi mili. No i cóż, bo to właśnie takie odniesienie do tego wszystkiego, co było, się wydarzało bardzo obficie. Tak jak szaman powiedział, nie wiadomo, czy się jeszcze do tego zwróci. Na pewno nie dzisiaj. Dziś wam chcę pokazać, ponieważ no, wczoraj ostatni dzień, tak jak szaman dawno temu mówił, choć dawno to pojęcie względne, no ale dla szamana bardzo dawno. W zasadzie ten okres dokładnie wczoraj się skończył. No i dzisiaj już mamy zupełnie inny dzień. Przekalibrowała się troszeczkę przestrzeń. Już można powiedzieć, żaden kalendarz i żaden cykl z nią zgodny nie jest. No i zobaczymy, co z tego będzie dalej. Bo żeby opcję tutaj uruchomić, źródła, to źródło musi być poza cyklami, te opcje się przejawić. No i to takie inna inszość jest. Bardzo skomplikowana do wyrażenia, więc bo tak szaman znacznik na przestrzeni robi. I może kiedyś do tego wróci.
żeby głębiej to pociągnąć, ale to jeszcze nie ten czas. Zresztą już dawno temu o tym mówił, tylko trzeba łączyć fakty. A czy ta umiejętność jest na przestrzeni, no to nie wiadomo, bo te widełki uważności całkiem wąskie są dalej i nie ogarniają kuwety w wiatrołapie, a tam wiele miejsca nie ma. A czasami ona dużo większa, większa potrzebna. To oczywiście też metafory, ale całkiem dosłowne. Może tak będzie przez jakiś czas, że szaman samymi metaforami będzie mówić i już niektórzy nie będą wiedzieli, czy szaman po błąd popadł, czy co tu jest grane, no ale żeby zdywersyfikować te inteligentne i postrzegające i uważne mózgo klepy, to inaczej się nie da. Trzeba fizycznie to zrobić po prostu. A że szaman nie sięga wszystkich tutaj, żeby chwycić za kołtuny i walić o rogi stołu, a tu tylko mamy cztery, a ich i tak więcej, no to dlatego tak się to dzieje przez przestrzeń w zupełnie inny sposób. Teraz, no tak, na parę maili szaman ma do odpowiedzenia od tam Marii. Jeszcze coś jej tam napisze, ale jak przyjdzie czas. Bo teraz się przejawia inna przestrzeń, więc się całkiem może okazać, że to wcale nie takie aktualne wszystkie te niby problemy. No i jeszcze tam ktoś czeka w kolejce. No to tak na marginesie mówi. No i co? I takie to są właśnie. No i krzyż bez ramion leży, to też ważne info na krzyżu. No i zobaczmy, co z tego będzie dalej. Tak. 24. Aha. I teraz jeszcze wklejcie tu w tego czata, czy to w ogóle słychać, bo szaman z jednego kompa głos nadaje, ale niby przez głośniki, to może nie będzie takiego pogłosu. Więc tam proszę tych, co słuchają i są na czacie, żeby powiedzieli, no bo jak nie, to jeszcze jest komp obok, ale to chwilę potrwa, zanim się szaman przyłączy. Ale może będzie dobrze, więc dajcie jakieś info. Szaman stoi. Tak, 24. Szaman stoi, jedną nogą na ubitym przez Matrix, Ratrak, a drugą nie na ubitym, ale Matrixowym stoku. I tu zaczyna. Przygoda się inna. Jeszcze potrzebuję nogą, co stoi na ubitym. Buta sobie ściągnąć. Stanąć bosą stopą. To nie jest całe skrzyczne, bo teraz już nie potrzeba stopy niezahartowane. Niby zahartowane. Ale przerwa była. Wczoraj dopiero pierwszy raz szaman wyszedł. A tu widzicie, jaka noga, o, poraniona. Po pokazywaniu, jak się energię trzyma, też wam szaman może kiedyś pokaże, choć wtedy w głowie był za bardzo. Dziś najważniejszy dzień. Posle prześlenia i całego czasu, a teraz bosą stopą sobie pomaga, już na ziemi nieoznaczonej, ale matrixowej. Szaman ją będzie ubijał,
ale na nowych zasadach. A czy się uda? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Bo to zajebiście inna przestrzeń. Na innych zasadach nie wiadomo, jak tu będzie. Ale wiadomo, że tak jak jest, nie będzie. Tylko na nowych zasadach. A te zasady, już o nich szaman mówił dawno temu, a resztę wam powie na skrzyczne. Tak, żebyście nie myśleli, że to łatwo stamtąd, już szaman zjechał tu. Żebyście nie myśleli, że to łatwo stamtąd, już szaman zjechał tu. Wczepia się pazurami. Ale nie nakręci tego, bo inaczej nie wyjdzie. Żebyście nie myśleli, bo tu jest o! Widzicie? Co to znaczy przestrzeń nieoznaczona? Tak szaman zjechał, a resztę tylko będzie opowiadał. Żebyście nie myśleli. Popatrzcie, jaka... No niestety jest to w kilku kawałkach. Ale to wszystko istotne, więc pokażemy. Żebyście nie myśleli. Popatrzcie, jaka stroma góra. I tam w dół. I szaman się mierzy z nią o zachodzie słońca 24 na zachód. Poznie. Prześlenia się. To żebyście nie myśleli. Krzyż obalony. Nieźle się czuję. Pierwszy. Nieźle się dzieje. Pierwszy dzień. Postnie prześlenie. Musi szaman zakryć, bo już się nauczył, że jak wiaduje do głośników, to gówno słychać. Zdobył szaman. Skrzyczne bosakiem. Drugi raz. W 2015 roku. Sobie... Nie tym, za szybko wziął sobie bluzeczkę na przebranie, to najpierw przebierze, a potem tą co spocona, wytrze sobie nogi. A! Nieźle. To wszystko jest urządzone. Baba uciekła, bo takie tu dziś przestrzenie się otwierają, że już nic się nie ukryje. A najdłużej została, to nie wiadomo. Co ją jeszcze czeka? Od szaman już wie. Ale z samej góry uciekła. Bo nie gotowa, żeby to zostawić. Dlatego na chondraskach będzie się z nimi mierzyć przy kominku.
Ale za to Ania dziś przyszła. W rozpoznaniu. Miała motywację. Nie tylko rozpoznanie, z którym się nie zmierzyła, ale i zrozumienie. Że nie odpuszczenie, tylko przejawienie ważne. A dokąd odpuszczenie, to nic z tego. I to treść dla wszystkich. Najważniejsza. Co? Jest na tym, na nieważne. No jak? Wszystkie wieloryby, które słuchają szamana. Zdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, nie dajcie się. Puszka. No. Nie dajcie się zjeść, bo jesteście łakomym kąskiem. Jesteście łakomym kąskiem. No. Bo teraz już nie ma czasu. Resztę szaman w audycji powie. Bo musimy pobyć w przestrzeni i z przestrzenią. A wam tylko szaman relacje zda. Popatrzcie jeszcze na chmury. Jaki kształt przybierają. I na zachód słońca. 24 marca 2015 roku. Może najważniejszy dzień. Gdzie ja? Ziemia. No właśnie. No i w zasadzie tyle relacji z playbacku. Jakoś jest jaka jest, no ale już szaman nieraz mówił, że ciężko robić i być wszystkim. Więc czasami coś przyćmiewa, no ale myślę, że udało się coś tam usłyszeć. To co ważne, bo to ważne, no i mi dziś szaman zupełnie inną drogą przed właśnie bosakiem. No i oczywiście to można tak powiedzieć, że to dla szamana ważne wyjścia, no bo oczywiście, ale de facto odzwierciedlenie tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, również co robi szaman, no realne coraz bardziej ma odzwierciedlenie, ma odzwierciedlenie, no tak, widać, tak to trzeba powiedzieć, na przestrzeni coraz większej, no i zobaczymy, jak to będzie dalej. Także właśnie tak symbolicznie ratrak właśnie wyjeżdża od dołu, tylko tam gdzie szaman stał, to jest mniej więcej tam, gdzie się nam droga najstrąbsza na szczałę zaczyna, tylko że nie na szczałę pod Orczykiem, którędy do tej pory zawsze bosakiem było zdobywane skrzyczne, ewentualnie szlakiem, tylko właśnie obok stokiem, który już jest nieubijany od tego miejsca ze względu na to, że
kiedy się przesilenie dokonało, no to natychmiast nastąpił zmięk, no i teraz każdego dnia tego śniegu ubywa bardzo dużo na Skrzycznym. No i ratraki tam, gdzie już go, a to jest akurat najstrąższa część stoku, na której najsłabiej się trzyma śnieg, tym bardziej, że jest najdłużej, aż prawie do zachodu, na działanie promieni słonecznych narażona. No i jako, że jest zjazd drugi, no to ten drugi ratrakują i tam dowożą śnieg, bo to cała technologia, jak to robić, żeby on się utrzymał. Oczywiście to niby nie jest coś, co jest powiązane z tym, co się tutaj dzieje, no ale nie tak do końca, bo całe to Skrzyczne, jak szaman nieraz już mówił, stało się wyekstrahowaną przestrzenią. No i siłą rzeczy odzwierciedla również pewne procesy. To jest ta część góry, która no jak to szaman mówił, kiedy ściągał buty, odzwierciedla tutaj no tą taką nieoznaczoną przestrzeń, aczkolwiek ta przestrzeń ciągle należy do systemu, można powiedzieć. No i nie wiadomo, czy spod tego systemu w ogóle zostanie wyłączona. Natomiast w nią właśnie, bo to jest potencjał systemu. No i tu też będzie dziś szaman dużo metafor używał. Mogą być kodowane, czy wręcz zmienione na tym poziomie reguły, czy jak to szaman określił, zasady, czyli pierwotne zasady wszechświata. A jakie to było działanie, no to ci, co mieli rozpoznanie, to wiedzą z zeszłego roku, choć oczywiście ze względu na to, że miało tutaj miejsce właśnie przejawienie i manifestacja, no to te treści technicznie były takie, jakie były. No ale właśnie dlatego są, można powiedzieć, może nie cenniejsze, ale te trudności są żywym dowodem, weryfikacją tego, że to się w ogóle zamanifestowało. Ale do tego jeszcze szaman wróci, bo do tych treści też będziemy w którymś momencie wracać. Ze względu na to, że w zasadzie cały czas jest tak dynamiczny, że nie bardzo jest możliwość się odnosić i historycznie, i, no bo to już historia moim i obrabiać to wszystko, co jeszcze przychodzi i jeszcze de facto operować w tym czasie teraz. Choć dla szamana to wszystko jest czasem teraz, no ale niekoniecznie wszyscy z was to na razie tak postrzegają. To jest tylko potencjał, a tutaj nie chodzi o to, żeby z tego się przepalały obwody, no bo tak jak mówiłem, musiałby szaman napierdzielać 4 godziny dziennie i niekoniecznie by ty z tym wszystkim nadążył. Bo tutaj właśnie były świadectwa, że wcale to tak nie jest, że tak łatwo to przenieść po prostu. No ten potencjał fali został wykorzystany jak został, no i siłą rzeczy ciągle te manifestacje są bardziej na potencjałach niż w realnej, przejawionej rzeczywistości. A realna to oczywiście w nawiasie, no ale dla nas jest ona realna. Póki mamy te ciała i tutaj jesteśmy zależni od tej rzeczywistości,
No to jest jak najbardziej realna. W zasadzie najbardziej, co nie znaczy, że to spektrum realności się nie poszerza. To właśnie ta część skrzycznego, która no, teraz jest, można powiedzieć, zaniedbana w zasadzie. Jeszcze tam narciarze jeżdżą, bo jeszcze można tam zjechać. Bo raptem właśnie 3 dni temu przestały tam jeździć ratraki, czyli dokładnie no, zaraz po przesileniu 20, w sobotę chyba pierwszy dzień, albo w niedzielę, teraz się nie chcę nad tym skupiać, pierwszy raz nie zostały zratrakowane. Więc to jest też takie symboliczne, no i to jest taka właśnie przestrzeń pod nowe zasady. Szaman, jak było tam dużo strumień, znaczy dużo, no kilka stopni strumień niż przynajmniej tym biegiem, gdzie szaman wychodził, niż pod Orczykiem na szczałę, tą naszą trasą tak zwaną. No i szaman zjechał kilka razy, się musiał wczepiać pazurami gołych stóp w tą wierzchnią trochę roztopioną warstwę, bo pod spodem lód i bardzo stromo, bardzo trudno jeszcze podpierać kijkami. Nie dało się z tego powodu tego nagrywać, bo jak się tylko zatrzymał, to po prostu natychmiast zjeżdżał 15 metrów i to takie dość na takim właśnie marcowym firnie, mocno krystalicznym, taki ekstremalny dość masaż dla stóp. No i po kilku razach, no to już mocna maceracja tutaj w trakcie. Niektórzy sobie oddzielili kilka warstw na skórka od skóry właściwej właśnie, wychodząc bosakiem, bo pierwsze wyjście Tomka właśnie w tym roku był na bosaka, skończyło się potem opatrunkami, no ale właśnie to też tak pokazuje, odzwierciedla na przestrzeni no pewne oddzielenie, to de facto nie ma znaczenia na jakim poziomie się to przejawi, no ale skoro gdzieś tam nie ma połączenia z ciałem, no to z pewnością też nie ma i innych połączeń. I to nie jest tylko, można powiedzieć, przypadłość Tomasza, ale wielkiej, wielkiej części populacji, bo tutaj każdy z adeptów reprezentuje, tak jak to szaman mówił, kiedy byli tutaj na Hondraskach, cały ogrom, można powiedzieć, populacyjny, który teraz jest przejawiony na tej planecie, na której tutaj no, spieramy się no, z pewnymi rzeczami moimi. Tutaj Ania też bardzo istotną część zdanie powiedziała z rozpoznania, w zasadzie no, bardzo szaman wdzięczny jest też, bo dzięki temu może trochę więcej, a tak być może by mu to umykało, a to też nie jest taka ciągle ta przestrzeń, którą szaman chce otwierać głębiej ze względu na to, żeby tutaj algorytmy wojny zupełnie nie z przestrzeni potencjału źródła, tylko z przestrzeni obłędu systemów, w którym żyjemy, pochodzą, żeby się nie aktywowały, bo wtedy staną się pułapką dla wszystkich, którzy je aktywują, tak jak dla wielu tych, którzy no właśnie dają się, że tak powiem, manipulować z tego typu treści. Natomiast ci wszyscy, którzy są na pograniczu właśnie wyjścia poza pewien stan świadomości, czy poziom świadomości, obojętnie jak to określimy, no stają się łakomym kąskiem dla, można powiedzieć, nie już tylko przejawionej rzeczywistości, ale tej, którą nie do końca postrzegamy, czyli tutaj tego wszystkiego, co się dzieje w światach astralnych, tylko nie mówi tu szaman o niskich astralach, mało inteligentnych, które no, można powiedzieć, ostatnimi czasem są dużo mniej aktywne, bo one no, z różnych powodów straciły
swoje zasilania po to chociażby, żeby to, co jest na wyższych poziomach, mogło się bardziej uaktywnić i właśnie można tak to nazwać, dalej nie tylko kontrolować, ale można powiedzieć zarządzać i oddziaływać operacyjnie na te istoty, które no, przynajmniej na potencjale mają szansę na, jak to szaman określił, wyjście poza mur. Albo chociaż wytyczenie ścieżek do wyłomu w murze, bo zupełnie też czymś innym jest droga do wyłomu w murze, a czymś innym jest nawet nie przestrzeń poza murem, bo ta przestrzeń to jest zupełny abstrakt na tą chwilę, już na poziomie nawet wyobrażeń, które tego nie ogarniają, bo nie można sobie wyobrazić czegoś, co nie istnieje w umyśle. A na tą chwilę właśnie takie to ma odwzorowanie na przestrzeni. Jedyne opcje, którymi dysponuje każda istota tutaj planetara, są opcjami umysłu genetycznego. Mówił szaman o tym nieraz, a te opcje poza są no, po prostu z tego względu nie do wyobrażenia. Ale to też mniejsza o to właśnie o tych abstraktach. Nawet słowo abstrakcjach jest nieadekwatne. Adekwatne. Też szaman nie będzie mówił. Natomiast z pewnością ścieżki w okolice tego wyłomu w murze są bardzo istotne do zrobienia i tutaj to nie jest absolutnie po to mówione przez szamana, żeby ktokolwiek straszył, komukolwiek się, że tak powiem, takie opcje aktywują, to lepiej zostawić sobie miejsce kiedy indziej na słuchanie tego dalej, niż w ogóle to odpalać, bo zupełnie nie taki cel ma to, co szaman mówi. Natomiast no, mówić o tym trzeba, bo ta rzeczywistość coraz bardziej będzie odczuwalna, choć jest no, abstrakcyjna. System tutaj przejawiony, można powiedzieć, nie ma narzędzi. Oczywiście ma technologię, ale z racji różnych procesów, które zachodzą teraz właśnie systemowych w przestrzeni tak zwanego Matrixa systemowego, istoty właśnie z dużym potencjałem świadomości, z otwartą świadomością, istoty w drodze ciągle z otwartymi opcjami, są już w zasadzie teraz poza możliwością kontroli z tego poziomu. Dlatego w zasadzie jedyną domeną i jedynym domeną, no tak, domeną, tak się powiedziało i dobrze się powiedziało. Dobry indeks znaczeniowy ma to słowo, z której mogą być obserwowalne i manipulowalne bardzo głęboko na poziomie węzłów zdarzeniowych również, czyli przejawionych realnych sytuacji w naszej trzeciogęstościowej rzeczywistości. To jest poziom właśnie wysokiego astralu, który jest, można powiedzieć, poziomem nadzorców tego Matrixa, w którym my tutaj żyjemy. Oczywiście będzie to przechodzić przez sytuacje i relacje, z którymi będziemy się stykać na trzeciej gęstości, ale właśnie poziom energii, który się objawi, bo tak to można określić, który będzie można odczuć, będzie świadczył, że nie stoją
jakby to nie brzmiało abstrakcyjnie, za tym ludzkie energie, czy ludzka moc, o tak to nazwijmy. No i cóż, moi mili, no to takie pierwsze koty za płoty z określaniem właśnie takiej przestrzeni, dość istotne w tym czasie, bo wiedza o tym jest potrzebna. Ten poziom również potrzebuje przepracowania w przestrzeni przejawionej. Nie wystarczy, bo powiem tak, w odzyskiwaniu potencjału, pełnego potencjału istoty i potencjału źródła, taki poziom nie będzie, czy po odzyskaniu, może tak szanowni powinien powiedzieć, taki poziom nie będzie abstraktem. Taki poziom będzie realem, realny zupełnie i będzie się mieścił, można powiedzieć, w widełkach percepcji. Tylko kiedy to będzie, trudno określić, dlatego szaman na ten temat się nie chce wypowiadać. Z pewnością, no, pewno zrobi wszystko, żeby to mogło się zamanifestować w tym obiegu, co da, no, zupełnie inne opcje. Ale czy tak się stanie, zobaczymy. Także dzisiaj taka audycja, wydawałoby się, pełna metafor i może nie dla wszystkich do końca zrozumiała, no ale bardzo, bardzo ważna. Tym bardziej, że jak to szaman z playbacku powiedział, to bardzo istotny i bardzo ważny dzień. Choć z pewnością ani w alternatywnej, ani w mainstreamowej przestrzeni pewno informacji o tym nie znajdziecie, choć można powiedzieć, że w mainstreamie, no, takim odbiciem tej informacji jest to, co szaman też już dawno temu przestał o tym mówić, czyli jeszcze dawniej o tym mówił, że będzie taki czas, co oczywiście było już wtedy, kiedy o tym mówił, kiedy te samoloty dość często będą spadać. No i jak tak policzymy te ostatnie miesiące, no to może już nawet jest ich całkiem naście, no to się okaże, że jest ich całkiem sporo. No i oby one nie spadały po kilka codziennie, bo pewno też to by trochę trwało, jakby nawet w takiej gęstości się to działo. Bo dziś jakiś na Alpy spadł, no, mógł sobie wybrać jakieś inne miejsce tam. No, nie będzie szaman wskazywał palcem, a nie taką ekologiczną, czystą przestrzeń, no ale w sumie może to i też ma jakieś odzwierciedlenie. Nie chcę szaman tego otwierać. Także to jest taki, można powiedzieć, jak w krzywym zwierciadle odbicie pewnych rzeczy. No i cóż, no, nie chcę tego interpretować, moi mili. Tak tylko zaznaczam, tak właśnie szaman to zauważył gdzieś tam właśnie, sprawdzając, coś takiego się tu wydarzyło. Niewykluczone, że to eksperyment, moi mili. Także też, dlatego też szaman nie chce tego interpretować. Po prostu eksperyment. Z pewnością, no, tyle. Z pewnością opinia publiczna nie dowie się prawdy o tym, co stało za tym, jaka była przyczyna tego, co ten samochód walnął o skały. No, ale to tylko tak na marginesie. I też oczywiście lepiej z rozpoznania nawet do, czy nawet do słów szamana podchodzić. No i cóż wam jeszcze mogę dzisiaj powiedzieć? Myślę, że tu jest wbrew pozorom pól was pod bekiem tych treści. Yy,
uważności życzę. Teraz myślę, że audycje będą już w miarę tak systematycznie po tej przerwie. No bo jest trochę tematów, które warto by rozwinąć. A teraz ten okres właśnie już dopalania, nie wypalania, tylko dopalania takich dopałków treści jest też istotnym okresem. On pewno długo nie potrwa, no jakieś maksimum 40 dni. Ale aktywacja właśnie tych dopałków, jak ten wiatr dmuchnie, mówiąc metaforycznie, i zbiją się te iskry, jak ktoś widział, jak właśnie to ognisko gdzieś w naturze, które już się wydaje dopalone, dmuchnie, wpadnie wiatr, czasami taka właśnie struga wiatru powietrzna, no to może to rozdmuchać na duże odległości, nawet kilkunastu metrów. No i wtedy, kiedy właśnie takie taka metafora ma odzwierciedlenie w polu istoty, no to tak może miotnąć istotą i wtedy warto zachować dystans do tego, co no, co trudno na potencjale już zdystansować i oddzielić od, no w pewien sposób od siebie, bo to nie jest istota, to nie jest tego, kto to jest w stanie poszczec, jeśli jest, no bo jeżeli nie jest, no to wtedy można powiedzieć, że jest to właśnie istota. No i ta integracja jest na tyle mocna, że tutaj rozróżnienia żadnego jeszcze nie może być. I wtedy jest to no, mocno niebezpieczne. No ale ten proces jest niezbędny. Czy nie jest to coś, co jest narzucone w jakikolwiek sposób. No, jest to proces naturalny. Część naturalnego procesu dziania się tego, co właśnie doświadczamy. A że jest jeszcze trochę opcji otwartych i można tam czy dzięki nim sporo zmienić, no to jest i również trochę tych istot, które starają się na maksa, żeby to wykorzystać. No i tyle. Szaman pewno też do nich należy, no i dlatego wie. No i cóż. Tyle info na przeszczep pierwszego, tak, żeby nie było za dużo. Jeszcze pokażę wam zdjęcia. Właśnie fajne, bo to zdjęcie z wczoraj zaschodzącego słońca. No bardzo fajna energia właśnie, kiedy chowały się, no kończył się proces, można powiedzieć. Słońce chowa się za górą, jak to mówił szaman. Wędrujący po skrzycznym, a to już jest dzisiejsze słońce. No i o cholera. Nie to. No, już będzie. I to. No i co? No i w tym wszystkim jeszcze ważne jest, no, na którymś filmiku szaman pokazywał, że te chmury to taka właśnie manifestacja trochę, ale może jeszcze jutro do tego wrócę na stopklatce, no, bo teraz to by za długo trwało, bo już nie wiem, który to filmik. No ważne wydarzenia, jak tam była taka wrzuta,
Można powiedzieć, że krzyża już nie ma, więc cierpienia też już nie ma na potencjale. Można powiedzieć, ten symbol został również przełamany. Całkiem można powiedzieć fizycznie, więc będzie mieć to również. To takie metafory szaman mówi. Fizyczne, realne odzwierciedlenie prawdopodobnie w procesach, które będą zachodzić z poziomu zasilanego egregorem, głównie katolickim, bo on tutaj teraz powinien przez jakiś czas troszeczkę przejąć, że tak powiem, skupić uwagę na sobie. Niekoniecznie tylko ciągle ten islam i o Allahu, jak to tam mówią. No i zobaczymy, czy to już jest czas, kiedy węże i bramy piekielne się rozstąpią, żeby ludzie zobaczyli ten obłok. No ale to wszystko w pewien sposób jest jeszcze przed nami. No i cóż, tyle tych metafor, moi mili, na dzisiaj. Co jutro mamy? Środę. No, środę. No, to powinien szaman pewno napierdzielać jutro do puszki. Pewno bardziej taka będzie audycja mniej metaforyczna, a może jeszcze jakiś czas właśnie takie będą. Bo tutaj właśnie całe warsztaty, choć trudno to nazwać warsztatami, cały ten końcówka, finisz tego okresu, który tutaj wspólnie przeżywaliśmy. No, 11 osób w sumie, więc całkiem nas tu sporo było. Pokazał, że no, rozpoznania już mogą być no, wielką, wielką, aż się ciśnie bronią, no ale to troszeczkę ten indeks znaczeniowy tu jest bardzo popaprany. W dobie, kiedy broni jest tyle rodzajów i zakrawa to na obłęd po prostu. Natomiast no, jest to już bardzo mocno efektywne narzędzie. Oczywiście wymaga wielkiej uważności i wprawy, żeby zacząć go przejawiać tak operacyjnie na co dzień, ale te opcje stają się no, dostępne i myślę, że tutaj w gronie słuchaczy szamana no, to rozróżnienie rzeczywiste zaczyna no, funkcjonować jako no, nie tylko przestrzeń potencjału, ale potencjał zamanifestowany. No i tego wam na koniec dzisiaj właśnie szamany życzy. Manifestacji jak najszybszej, pełnej, doskonałej. Tych potencjałów, które udało się wam aktywować w swojej przestrzeni. I uważności wtedy, kiedy już nie echa, jak to szaman kiedyś nazywał, tylko dmuchnie wiatr i to dopalanie, choć już można powiedzieć, tego paliwa nie ma, bo zostało spalone, spowoduje, że nastąpi taki właśnie wysyp iskier. Bo to też w pewien sposób są procesy nieuniknione, a to, że nie każdego dotknie, no to całkiem dobrze. No, jednych nie dotknie, dlatego że dopaliło się to wcześniej, innych nie dotknie, dlatego że nie mają miejsca na aktywację
potencjału z różnych powodów, no po prostu. Wolą jeszcze zamiast przejawionych rzeczywistych możliwości, no konfrontować się z iluzją, jak to szaman nazywa, swoich bajek i obłędnego umysłu, no może tak to nazwijmy. To dość adekwatne określenie. No ale to jest wola. A no i tyle. I należy ją szanować. Dopóki obłęd jest integralną częścią istoty, no to też trzeba wykazać w stosunku do niego akceptację. Co nie znaczy poddawać się temu, kiedy staje się to przestrzenią na przykład relacyjną, bo to jest zupełnie co innego. No i co? No i tyle. Pewno niedługo, no jeszcze coś fajnego was czeka od szamana, no ale to jeszcze nie ten czas, dziś tylko takie tajemnicze info. Dobra, moi mili, kończymy, bo szaman jutro do bardzo ulubionej przestrzeni matrixowej, czyli na lotnisko z rana, na pierdziela. Ostatnio właśnie też ciekawe rzeczy tam się zdarzyły w niedzielę. Może też o tym zasadzie opowieść ciekawa, no ale na pewno już nie dzisiaj. Życzę wam dobrej nocy i do usłyszenia. No, oczywiście, jeśli chcecie się czymś podzielić, to chętnie szaman z taką informacją o waszych doświadczeniach, waszych refleksjach się zapozna, bo to wszystko jest bardzo ważne. No ale to przede wszystkim dla was musi być ważne, wtedy szaman noszący się z tym zapozna. Trzymajcie się, moi mili. Dobrej nocy.